Cześć, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w tym odcinku jest ze mną... Tatuś! I będziemy robić takie coś, że tatuś mi schowa jajeczka. Bo jest Wielkanoc i chowamy jajeczka jak król, zajączek wielkanocny. Schowam Olusiowi... A podaj to ukraińskie, bo chcę pokazać. Dobrze, schowam Olusiowi jajeczka, których są... Jakieś tam ukraińskie, słodycze ukraińskie. I w tym są dwie paczki żelków. Dwie paczki żelków. Okej, okay. Ja pochowam te cztery prawie w całym mieszkanku, nie w całym nie możemy, bo szykuje mamusia już jutro na uroczyste śniadanko, bo Wielkanoc będzie jutro, ale nagrywamy to dzień przed Wielkanocą. I ja pochowam prawie po całym mieszkanku cztery jajka i Oluś będzie musiał je znaleźć. Będę mu podpowiadał. Ciepło, zimno, ale nie przy samym miejscu, gdzie będzie już blisko. Powiem, że jest blisko, już się nic nie odzywam. Okej, okay, zaczynamy. To Oluś maszeruje do toalety. Zamyka się. Zapala sobie światełko. Poczekaj. Przełączę. Odprowadzę cię do toalety, że nie oszukujesz. Ale, tak. No to nie, cięcie. Nie, cięcie? A ja cię odprowadzę. Nie, to odprowadzę. No, Olusiu, zmierzaj. O co, gdzie mi zamykasz? Jak idzie kamerzysta za tobą, to się nie zamyka. I Oluś ja jest... I to, zrób ale, cięcie. Zrob, ale po co mówisz to, zrób cięcie? Olek w toalecie, więc co? Bierzemy jajeczka i będziemy chować. Na pewno schowamy jedno w jego pokoju. Rozejrzyjmy się tu dookoła. Gdzie by się nie spodziewał? Najbardziej ja wiem gdzie. Czyli pierwsze jajeczko jest i to myślę to z Ukrainą, bo wspieramy Ukrainę. Zobaczymy, czy się skapnie. Otwieramy akwarium, wkładamy tu, będzie pływać, zamykamy. Tak naprawdę nie widać, chyba że zobaczę od dołu, zobaczę tutaj pływa. Dobra, lecimy dalej. Zostały nam jeszcze trzy. Trzeba w jakimś innym pomieszczeniu, pokoiku. Lecimy teraz do pokoju. Może Tobiaszka, jedno schowamy Tobiaszka. Tobiaszka nie będziemy pokazywać, bo on tu jest, ale tu jedno schowamy. Zastanawiam się, gdzie Olek by mógł nie znaleźć. Ja myślę, że może tam, gdzie jest Lego, ale tak naprawdę schowam mu za telewizorem. Odbija się. Widzieliście, Tobiaszek pokazuje mi won z tego pokoju. Nie ma takiej opcji. Muszę tu schować. Bierzemy teraz, schowamy może różowiutkie jajeczko i to jajeczko schowamy za modliszką, że niby zawsze widać bardziej, że niby coś jest widoczne, ale im bardziej jest widoczne, tym mniej to widać tak naprawdę. Czyli chowamy jajo za modliszką. Jedziemy z kolejnym jajeczkiem. Teraz schowamy zielone jajeczko i zielone jajeczko schowamy przed pokojem. Muszę mówić ciszej, żeby Oluś nie słyszał, gdzie ja chowam. Tu jajeczko. Schowamy. Schowamy. Gdzieś muszę schować, gdzie on sięga, nie? Do szafek to proste, ale mam pomysł. Zobaczcie. Mamy taki odkurzacz. Tylko wyciągamy to z środka. Nie wiem, czy widać. Słyszy. Oluś, słyszysz? Jesteś tam w tej toalecie? Co? Jest. Nic, sprawdzałem, czy jesteś. To ostatnie może schowamy. Wiem gdzie. Łazienka. Łazienka, gdzieś tutaj może być.
znajdzie. Dobra. Włamy Olka i będziemy zobaczyć, będziemy patrzeć, czy znajdzie te jajeczka. Nara. Oluś, już możesz wychodzić. Jajeczka już skryte. Skryte. Zobaczymy, jestem pewien, że jednego nie znajdziesz, wiesz? Może Ukraińca znajdziesz, ale jednego raczej nie. No dobra, idziesz tu pierwsze? Tak. No to ci powiem, że ciepło. Zimno. Troszkę cieplej, 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 cieplej. Muszę tak niestety go z boczku, żeby nie kręcić braciszka. Jest ciepło, ale nie za ciepło. Jesteś blisko, Olusiu. Szukaj, szukaj. Gdzie widzisz? To nie to, to chyba jakieś inne. Nie, to jest inne jajko jakieś, którym się bawiłeś. Nie, to nie to. To nie to. Naprawdę. To nie to. Dobra. Na pewno. Na pewno, przysięgam. No ale to, to nie to. To jest jakieś inne, jakieś puste, którym się bawił Tobiaszek. Ale tu jest w tym pokoju, tu zimno. Wracaj tam, gdzie było ciepło. Szukaj, szukaj. Gorąco nawet bym powiedział. Pamiętacie, co mówiłem, że najciemniej pod latarnią, a nie, jednak znalazł pierwsze, jest jajeczko znalezione. Dobra. Ja sobie otworzę. Dobra, otwórz i pokaż, co tam masz w tym jajeczku. Co masz? Same złe gumy. Same złe gumy, czy dobre? To nie gumy, to są żelki. To są żelki, sorry. Dobra, idziemy dalej, ale to teraz nie jest, Olek, no. Szukaj dalej. Powiem ci, że ciepło. Jedno jajko jest w twoim pokoju. Szukaj teraz w swoim pokoju. Bardzo zimno. Bardzo zimno. Zimno, zimno. Też zimno. I tu też zimno. I tu też zimno. No może trochę cieplej, ale zimno. Nie tam, na pewno nie tam. Lucy nas pilnuje, chodzi za nami. A tu Oluś szuka. Czy znajdzie? Lunia wszedła. Nie wszedła, tylko weszła. Boże, jak on się kręci. Jak się ciężko być kończy. Ale gorąco było przez moment. Zobaczymy. Sprawdzę, to pewnie do końca wyszłymy szafki. No, myślałeś, ale tu zimno. Dobrze. Powiem ci, że nie w szafce, no już ci pod tą szufladzie znaczy. No gdzieś tutaj, nie tam, zimno, 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 chłopie. Gdzieś blisko, no. No, no. No tutaj, tutaj. Oj, tu już chłodni troszkę. Tu jest najcieplej. No, a prawie, że gorąco. No dobra, jak powiesz, że się poddajesz, to się poddajesz, tak? Czy idziemy teraz następnego szukać? Innego. Dobra, let's go in the flow. Wiedziałem, że to będzie dobry pomysł. Tam nie ma, tam nie chowaliśmy. Jedno jest w przedpokoju. Zimno. Zimno, 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 zimno. W łazience też jest jedno. Możesz wejść do łazienki. Uwaga, łazienka. Zapalę światełeczko. No, ciepło, ale trochę ciepło, trochę zimno. Cieplej. Oj, gorąco prawie, że gorąco, gorąco. Prawie, że gorąco. Prawie, oj, prawie parzy. Prawie parzy. I nie, tam zimno. Fuj, nie wąchaj ręczników. Zimno, nie, nie, tu zimno. Cieplej, zimniej, zimniej. Nie, blisko, ale to chyba nie ta. Szuflada. Gorąco, gorąco. O, a tam śmierdzące skarpety. Nie szukaj, pewnie tam nie schowałem, bo wiem, że nie lubisz brzydkich zapachów. I jest drugie jajo znalezione. Co tam w drugim? Co tam w drugim? No zobaczę. Ale to, co powiedziałeś, że też żelki. Na pewno jednego nie znajdę, to jest w moim pokoju właśnie. Dobrze, poczekaj. Sobie wezmę też jednego czerwonego. Okej, okay, superosko. Dobra, lecimy dalej. To powiedz. Co mam powiedzieć? Czy to w
właśnie jajko, co na pewno tego mówię, że nie znajdę złomka. Nie, to jest drugie w kolejności. Myślę, że nie znajdziesz tego, co jest w przedpokoju. Daję ci jeszcze na to powiedzmy 5 minutek. Może to przyspieszymy, jak szukasz. Gorąco, bardzo gorąco, blisko. Ale to powiem ci od razu, że to nie jest w butach. Nie, to nie. Aha, no to już nie... Oj, gorąco, jak było gorąco. Oj, bardzo gorąco, bardzo gorąco. Oj, gorąco, gorąco, gorąco. Bardzo parzy, prawie parzy, parzy. Nie, zimno, 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 zimno. Gorąco, gorąco. Oj, mówiłem, że to będzie dobra skrytka. Nie, to zimne. Zimno, 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 zimno. Jak myślicie, jak Oluś znajdzie, czy nie znajdzie? Napiszcie w komentarzu, jeżeli dotrzymaliście do tego momentu. I napiszcie, czy znalazł, czy nie znalazł. Nie ma. A ja ci powiem, że jest. To co, wracasz do pokoju? Jedno nie będziesz, nie znajdziesz na pewno, no. Dobra, wracasz do pokoju? Został ci dwa. Wracasz do pokoju. Pamiętasz, gdzie było gorąco? Tak, to było. No. Ale powiedzieli, że nie ma w szufladach. No nie ma w szufladach. Dobrze. Gdzie może być? Bardzo dobrze myślisz, ale nie do końca. Nie do końca. Gdzie ono może być? Oj, bardzo gorąco się rozglądasz tam. Rozgląda się dobrze i czy znajdzie? Czy to jajko jest w akwarium? No nie wiem. A jak myślisz, to jajko jest z czego zrobione? Z plastiku, więc plastik nie tonie. Czyli uwaga. Jest! Brawo! Tak, ukraińskie znalazłeś. Ja ci wyciągnę, bo nie sięgasz. Poczekajcie. O, tu jest to. Otrzepiemy z wody. Żeby nie wpadło. Proszę. Do żelów nie wpadnie. No i sprawdzaj, że nie przepuszcza wodę. No tak. Jak jest zamknięte. Okej, Josko. I są żelki. Dobra, już nie pokazuj następne. Ja myślę, Olusiu, że czas już skończyć ten odcinek, bo i tak jest długi. A zdradzę ci, gdzie to jest. No. Nie, o, dobra, masz 40 sekund. Tum 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 tum. Ej, znalazł! Dobry pomysł, co? Brawo, piąteczka. Zostawcie łapeczkę, jak wam się podobało. Pozdrawiamy was i życzymy wesołych świąt. Pa!